No cóż, wjechaliśmy do Zabrza, było chyba, jak się nie mylę, 2:30, za czym rozpakowaliśmy się, no to proszę sobie wyobrazić, to była trzecia, prawda, za czym byliśmy w domach, to która godzina rano pracowaliśmy, trening regeneracyjny plus od nowa, właściwie to są, to tylko o tym możemy mówić, dzisiaj też jest trening taki regenerujący, odbudowujący, bo to tylko jest 2 dni przerwy. Mamy o jeden dzień mniej, jak Państwo wiecie, od drużyny korony. Dlatego dla nas bardzo ważne jest, żeby ta odbudowa, ta regeneracja nastąpiła dobrze, szybko. Też z zespołem rozmawiam na ten temat, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Tyle, jeżeli chodzi o przygotowania. Ja powiem tak, no, punkt włączny trzeba szanować, bo może się okazać bardzo cenny. No, trzeba brać pod uwagę, że Łęczna nie zdobyła 3 punktów tak naprawdę, a to jest bezpośredni konkurent w naszym. Jak się nie ma co się lubić, to się ma i szanujmy ten punkt z perspektywy spotkania, bo szkoda, że nie wykorzystaliśmy jakiejś sytuacji, ale Łęczna też mogła pokusić się o zwycięstwo i myślę, że miała mniej tych sytuacji niż my. Ale no też można i też się z tego trzeba cieszyć. No brakuje troszeczkę szczęścia w faktach ofensywnych, bo mówię, czy słupek Marcisa, Osza, czy sytuacja Armina. No, gdyby zostały wykorzystane, to ten mecz zupełnie inaczej byśmy odbierali, zupełnie inaczej by się potoczył, wygralibyśmy go i cieszylibyśmy się z 3 punktów. Tak, zostały nam 2 mecze i trzeba robić wszystko, żeby je wygrać. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytania. Bardzo proszę. Ta sytuacja wasza jest podobna cały czas, prawda? Co jeszcze pan może, nie wiem, powiedzieć? Co tu można zrobić? Czy to już jest tylko, jak pan mówi, od nowa, czy jeszcze jest kwestia jakiejś? No bo mobilizacja na pewno jest. Ja powiem tak, ten, kto sobie nie zdaje sprawy, w jakiej jesteśmy sytuacji, to chyba jest, no, to chyba nie jest nawet pytanie na miejscu, bo każdy zdaje sobie sprawę, my jesteśmy cały czas na dole tabeli i cały czas, każdy mecz to jest dla nas walka o wszystko. Myślę, że zespół zdaje sobie sprawę, jaka jest sytuacja. Na pewno ten mecz jest znowu diametralnie inny. Tu trzeba położyć na szale bardzo dużo. Wszystko to, co mamy, najlepsze, szczególnie tu myślę o ofensywie, ale też trzeba się umieć odpowiednio bronić. Trzeba po prostu ten mecz wygrać. To jest klucz. Zostały 2 spotkania, tylko zwycięstwa. To, że remisy to nawet nie. Ja wiem, różne mogą być jeszcze okoliczności. Tak samo jak remis na Łęcznie. No trudno. Nie potrafiliśmy wygrać. Myśmy wiele takich meczy po prostu nie wygrali, które powinniśmy wygrać. Mieliśmy więcej sytuacji, graliśmy dobrą piłkę. Zresztą progresja w grze drużyny jest dość spora, ale nie przekłada się to na 3 punkty. Może w tych ostatnich meczach, w tym jutrzejszym meczu potrzebujemy zwycięstwa, potrzebujemy wsparcia naszych kibiców. To oni świetnie nas dopingują i na ich doping liczymy, na wsparcie, bo zainteresowanie tym meczem jest bardzo duże, nie tylko w Zabrzu, prawda, ci ludzie, którzy nam kibicują, to jest nasz ostatni mecz wiosną na naszym stadionie. Potrzebujemy waszego wsparcia, potrzebujemy waszej pomocy. I to jest chyba ten klucz, te trybuny, żeby nas poniosły w tym meczu o zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne pytania? Kamil Kraśniewski z Gazety Wyborczej. Częże ja może nie wprost o meczu trenera Marcina Brosza, to zna pan bardzo dobrze jeszcze w relacji trener piłkarz. Jaki pan był podopieczny? Jakim był? Podobnie jak jest teraz trenerem. Jest dobrym trenerem, prawda, i też był dobrym piłkarzem. Borykał się trochę z kontuzjami, ale jak go sprowadziłem do Górnika, to wywalczył sobie miejsce, był podstawowym zawodnikiem. Mam dobre zdanie na temat Marcina, zresztą tak samo powiedziałem, jest dobrym też trenerem, jak widać, bo w Koronie pracuje bardzo dobrze, pracował w Piaście wcześniej, w Podbeskidziu, jest to chłopak, który może nie jest tak medialny, ale jest skuteczny, prawda, w swojej pracy. Taki też był zawodnikiem. Nie miałem z nim żadnych problemów, bo to był zawodnik bardzo ambitny, który chciał dobrze grać w piłkę, który chciał pomóc drużynie. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Maciek, proszę. Dziękuję.
Panie Tomasz, bo w połowie ostatnich meczach tak naprawdę Górnik grał cały czas tym samym składem. Teraz za kartki wypada Kupa, czy to obrona dobrze funkcjonowała, to jest problem jakiś, że trzeba będzie dokonać przymusowej roszady? No na pewno za Kupa trzeba dokonać zmiany. Tutaj nie ulega kwestii, że wisi za kartki. Natomiast ja się cieszę z tego, że mam zawodników, którzy mogą wejść w każdej chwili do drużyny i rozegrać mecz. Ja jeszcze dziś nie wiem, ile tych zmian nastąpi, dlatego że grając co dwa dni, no, różnie wygląda restytucja, różnie wygląda, prawda, z dyspozycją. Jutro też jeszcze mamy zajęcia rano. Zobaczymy. Ja w każdym razie mam zawodników na ławce rezerwowych i ja się cieszę, że oni już prezentują dobry poziom. Myślę, że ten, kto wejdzie, to pomoże drużynie. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie ma? Jeśli nie ma, to... Ja jeszcze do Grzegorza mam biuro profesora Górnika, Jerzy Mucha. Grzegorz, obrona rzutu karnego to nie jest prosta sprawa, pokazałeś, że właśnie. Sięgnął do pamięci w Ekstraklasie. Obroniłeś więcej tych rzutów karnych? Nie wiem, nie zagłębiam się. Tak pamiętam, że w Lachu tylko w Superpucharze Polski w konkursie rzutów karnych wygraliśmy ten Superpuchar Polski z Wisłą Kraków, tam byliśmy dwa karne. Czy w Piaście nie pamiętam, naprawdę nie jestem w stanie sobie tak na szybko przypomnieć, czy były jakieś rzuty karne. Po prostu no, to jest element meczu i tego się tak, to nie jest coś wiadomo, no, rzut karny, niby powinno się pamiętać, no ale ja na przykład tak nie mam, nie rozpamiętuję tego, co było i tych rzutów karnych nie mam w pamięci, które obroniłem. Na pewno we flocie, ale to w pierwszej lidze, to nie było w Ekstraklasie. Udało mi się kilka karnych obronić. Jest pytanie od organizacji Stadionu. Nie jestem dziennikarzem, ale pozwolę sobie zapytać Grzesia. Czy to prawda, że grałeś razem ze Śpiączką, że miałeś go tak w miarę rozgryzionego i znaczy przypuszczałeś, że będzie znowu strzelał w tym samym? No tak, trenowaliśmy we flocie Świnoujście ze Śpioną przez rok czasu razem. Tam też kilka razy na treningach próbował swoich sił z jedenastek, no nie wychodziło mu to dobrze, tym bardziej się dziwiłem, że podjął to wyzwanie i chciał strzelać w meczu ligowym, bo tak, gdzie ma w pamięci to, że we flocie no nie szło mu strzelanie tych karnych, jak stawał naprzeciwko mnie i do tego jeszcze strzelił identycznie jak w ostatnim meczu, gdzie tą bramkę zdobył, no, w taki sam sposób strzelił. No wiadomo, no, my analizujemy jakieś tam rzuty karne z trenerem bramkarzy Mateuszem Słowikiem, rywali, kto jak strzelał ostatnio, także no, byłem przygotowany na to. Życzę Ci, żebyś do końca rozgryzał kolejny. Dziękuję Panie Stanisławie. Dziękuję bardzo. Spotykamy. Dziękujemy bardzo. Rozumiem, że pytań nie ma, ale mamy jeszcze mały konkurs dla dziennikarzy, bo jak tutaj z nami Pan Bernard Logosz, nasz wielki też sympatyk i człowiek, który pomaga nam w klubie i takie zdjęcie wygrzebał. Może najpierw trenerowi zagadkę, żeby wskazał tego człowieka, który siedzi obok. Czy to będzie łatwe, czy trudne zadanie? Nie podpowiem. A za chwilę zapytamy dziennikarzy, czy... Ale którego? O którego ci? O tego, co obok siedzi. Grzegorz Kasprzyk jest na tym zdjęciu. Jest tego trampka, bo na tym to łatwe. No tak. Bani Gostrowa. No nie takie łatwe dla trenera, widocznie. Chociaż trener powinien widzieć, bo miałem 15 lat. Na pierwszym treningu z pierwszą drużyną Górnika byłem u trenera, no ale to trener był pewnie. Tak? Byłeś ze mną? Byłem u trenera. Ja miałem 14 lat, 15. Nie mam okularów. Jest wszystko jasne. Grzesiek się poznaje. A to są te różowe okulary. O Jezu, co to za moc? Co to jest? Pezitis, Jezus. Nie. Minus. No to myślę, że możemy zakończyć konferencję. Było bardzo miło. Dziennikarzy zapraszam.